cieplej, więcej słońca i wciąż bez upałów. Tak w telegraficznym skrócie można by podsumować jutrzejszą pogodę. Dobry wieczór Państwu, Marzena Słupkowska. Dziś chmury i opady na wschodzie zapewnił niż znad Rosji. Z kolei słońce na zachodzie przyniósł wyż rozciągający się od Wysp Brytyjskich po Norwegię. I taki układ baryczny sprowadza do nas chłodne powietrze z północy. W ciągu najbliższej doby poprawę pogody już niemal w całym kraju zafunduje wspomniany wyż. A w nocy będzie pogodnie. Trochę więcej chmur od Podlasia przez Mazowsze po Bieszczady, a słaby deszcz możliwy na krańcach wschodnich. I tu najwyższa temperatura około 10 stopni. Poza tym chłodno od 4 na Pomorzu Zachodnim do 8 na Mazowszu i Podkarpaciu. Od rana sporo słońca, chociaż miejscami będzie się chmurzyć. Temperatura wyrównana, około 20 stopni. Na zachodzie do 22. Po południu wciąż pogodnie. Jedynie na Wybrzeżu Gdańskim i lokalnie na południowym wschodzie może się chmurzyć i padać. We wtorek słonecznie z wyjątkiem Dolnego Śląska, gdzie może przelotnie popadać i tu do 24 stopni. W środę będzie taki czerwiec, jaki zawsze chcielibyśmy oglądać. Słoneczny, ciepły i niemal bezchmurny. W czwartek podobnie, z tą różnicą, że deszcz może pojawić się na południowym zachodzie. W piątek pogoda pokaże, na co ją stać, zwłaszcza na zachodzie. Będziemy doświadczać słonecznej pogody na zmianę z opadami, burzami i do tego silnym wiatrem. Najwięcej rozpogodzeń w głębi kraju i od 16 do 22 stopni. Koniec tygodnia chłodniejszy z przelotnymi opadami. Życzę Państwu dobrego, przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.